Panie trenerze, powiedział Pan, że przed meczem nie wziąłby Pan tego remisu w ciemno, aczkolwiek dochodziły nas słuchy, że jednak Unia Jankowo obawiała się Warty. Oczywiście, nie był to zespół, który chciałem wylosować. Wbrew obiegowym opiniom kibiców, którzy powiedzmy sobie średnio się interesują w futbolu, wolałem wylosować Pelikana Łowicz i GKS Katowice, a nie Wartę, a ostatnim zespołem, na który chciałem trafić, to były Stróże. To się potwierdza, nie chciałem wylosować Warty. Na pewno analizowaliście grę Warty, czy Warta zagrała dokładnie tak, jak tego się spodziewaliście? Ja uznaję taką zasadę, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. W dniu dzisiejszym moja drużyna pozwalała Warcie na wszystko, co Warta chciała. I słusznie trener zauważył, że gdyby Warta była dzisiaj w lepszej dyspozycji, to byśmy tu dostali w czapę i to poważnie. A dlaczego pan uważa, że pana drużyna zagrała najgorszy mecz w ciągu tego sezonu? A to bardzo proste, bo mam porównanie. Prowadziłem spotkania w lidze po meczach z Jagiellonią Białystok, z Ruchem Chorzów, gdzie byliśmy równorzędnym, a długimi momentami, takimi 20-minutowymi, lepszym rywalem od zespołów, które w cuglach awansowały. Miałem prawo oczekiwać swojego zespołu lepszej gry. Poza tym ja od piłkarzy wymagam bardzo dużo. Ja nie przyszedłem do Janikowa podobać się piłkarzom, tylko nauczyć ich grać piłkę. Pracy jest bardzo dużo, bo połowa, powiedzmy sobie, nie umie grać piłkę i można to opublikować, bo ja to im mówię w szatni. No i miał pan przykład, no wyszedł niby piłkarz, 2 minuty przed końcem i ja tego nie potrafię wytłumaczyć. Jeżeli pan potrafi, to niech pan tam słuchaczom, czy nie wiem, w gazecie wytłumaczy, co ten facecik sobie myślał, osłaniając piłkę, zamiast jej wybić w polu karnym. To był pan młodzieniak, o ile się nie mylę, tak? Tak. Czy spotka go za to jakaś kara? No oczywiście, no, takiego piłkarskiego frajera nie mam prawa więcej wystawić, bo inaczej wyjdzie, że ja jestem trenerskim frajerem. Jakie nastawienie macie przed tym meczem? To znaczy, ja pozytywnie na to patrzę, bo mój zespół już gorzej nie jest w stanie zagrać. No, tak bym to spuentował i tak to spuentuję jutro na odprawie, bo nie mam zwyczaju komentowania wydarzeń boiskowych zaraz po meczu. Zawodnik, który najbardziej po tym meczu utkwił panu w pamięci? Czy to ze strony Warty, czy to z waszej strony? To znaczy, ja przyznam się szczerze, że obserwuję przede wszystkim swoich zawodników. No więc utkwili mi prawie wszyscy, bo grali bardzo słabo. Jeżeli chodzi o zawodników Warty, no nie ukrywam, że przyglądałem się tego młodego chłopaczka Pawlaczka. No, myślę, że jak ten chłopiec będzie ciężko pracował, to ma szansę. Na razie w mojej ocenie jest to kandydat na piłkarza, to jeszcze nie jest piłkarz. Sorry, młody człowieczku, jak się obrazisz, to średnio mnie to interesuje. Nie, no jasne, ale w wieku 17 lat kręcić tak obrońcą Szeremetem, no to już jednak coś gra. Szeremet nie jest obrońcą i Szeremeta zakręcić, no to muszę powiedzieć, że mogę wymienić przynajmniej 50 tysięcy ludzi w Polsce, które są w stanie Szeremeta jako obrońcę zakręcić. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę bardzo, jestem szczery.